Dziś z naszym ekspertem, profesor Marino Załusko, porozmawiamy o takiej częstej obawie, jaką mówią pacjenci, że leki psychotropowe niszczą osobowość. Panie profesor, często pacjenci mówią, że nie będą brać leków psychotropowych, bo to spowoduje, że żona ich nie pozna, dziecko nie pozna, nie będą czuć się sobą. Właśnie, to jest trudne pytanie, bo leki psychotropowe rzeczywiście wpływają na sposób myślenia, spostrzegania, zachowanie, emocjonalność. I problemem tutaj jest może bardziej to, co nazywamy krytycyzmem i wglądem, czyli poczuciem choroby u pacjenta, bo choroba zmienia człowieka, czy tam pacjenta, ale w sposób, którego on nieraz nie dostrzega u siebie. Na przykład pacjent, który jest w stanie manii, jest zadowolony ze wszystkich swoich aktywności, które przerażają otoczenie, bo na przykład wydaje mu się, że jest bardzo bogaty i lekką ręką wydaje pieniądze, nie mając poczucia straty. I on nie chciałby zmienić tego stanu, bo czuje się dobrze i ma poczucie mocy i wysokiej wartości, a osoby z otoczenia chcą to zmienić, bo boją się konsekwencji. I ten pacjent może bronić się przed przyjmowaniem leków. Tymczasem te leki oczywiście sprowadzą go na ziemię, no ale postawią go w obliczu realności. Zapobiegną dalszemu, że tak powiem, ponoszeniu strat. Stąd zresztą w psychiatrii istnieje pozwolenie czy prawnie usankcjonowana możliwość leczenia bez zgody. Jeszcze raz, wydawanie pieniędzy, powiedzmy, nie jest aż tak niebezpieczne bezpośrednio, bo pośrednio też podcina podstawy bytowe człowieka i rodziny, ale są takie zaburzenia psychiczne, którym towarzyszą bardzo nasilone myśli samobójcze czy jakieś zachowania agresywne, i w tej sytuacji te leki ratują tego pacjenta. Zmieniają jego osobowość, oczywiście, może nie osobowość, zmieniają jego spostrzeganie, myślenie i sposób działania, emocjonalność, ale w kierunku, który prowadzi do większego bezpieczeństwa. Z drugiej strony ta chorobowa tożsamość, w cudzysłowie, niekiedy w okresie choroby jest bardzo bliska pacjentowi i jemu nic łatwo się z nią rozstać. Stąd mówimy o tak zwanej depresji popsychotycznej, tak? Kiedy po ustąpieniu objawów psychotycznych pacjent znajduje się w realnym życiu, ale ma poczucie jakiejś pustki, utraty tamtego wewnętrznego świata, psychozy. I tutaj jest bardzo ważne wypełnienie tej pustki i stąd potrzeba rehabilitacji czy wszystkich oddziaływań psychospołecznych, które pomogą pacjentowi odnaleźć jakieś nowe sposoby uzyskiwania satysfakcji, nie poprzez fascynację psychotyczną.